Hej, witam, że spacerzycie w kolejnym filmie z serii Pokémon Brilliant Diamond. No i tak, ostatnio zakończyłem grę właśnie w ścieżce 204, tej drugiej części. No i zaraz dotrzemy do kolejnego miasteczka. Czy trenujesz różne rodzaje Pokémonów? Mając jeden typ, możesz mieć problemy przeciwko Pokémonom, które są na jego dobre. No dokładnie. Natomiast ja staram się raczej mieć zróżnicowaną, zbalansowaną drużynę, która będzie dobra na każdy jeden typ. Jak to wyjdzie w praktyce, to się jeszcze okaże. No ale dobra, ciśniemy dalej. Tu już czekają na nas kolejni trenerzy. Stoczmy walkę przy pachnących kwiatach. Dobra, więc kolejny nowy rodzaj w sumie trenera, czyli Aroma Lady. Jak to ktoś kiedyś tłumaczył, aromatorka. Taylor. No i aromatorki charakteryzują się tym, że mają trawiaste poksy. Głównie. No dobra, Badiu level 7. Widzę, że tutaj z poziomami jakoś w górę nie poszaleli. No dobra, no to rozwalamy Badiu. Bezproblemowo. Dobra, co będzie dalej? I Cherubi. O, Cherubi jest kolejny nowy poks, jest to poks typu czysto trawiastego. Poks wisienka. Można go de facto znaleźć nie w wysokiej trawie, a na pewnych drzewkach, o których zaraz sobie coś więcej powiemy. Dobra. Mimo tak, że przegrałem, to wcale się nie złoszczę, bo wszystko pięknie pachnie. Zapach łagodzi wszystko. Dobra, idziemy dalej. Kolejni trenerzy. Jaką masz opinię na temat Pokémonów robaczych? Zależy jakich. Niektóre są naprawdę spoko. Dobra, Bucketcher Brandon. W sumie taki Brandon to był niegdyś Pokémon Emerald, w sensie Bucketcher Robali. Znaczy nie tylko Emerald, ogólnie. Znaczy nie, w Emeraldach to nie był Brandon, zmienili mu imię, bo Brandon to był ten taki spot Frontier, a Brandon był chyba w Ruby Sapphire. Coś każe taką sytuację. Dobra, w każdym razie Cricket odpata na jednego Nidera. No i jeszcze jest Wurmple. Oczywiście nie zmienię, bo mój małopiatek jest dobry na to. Na wszystko co robaczę, trawiaste, lodowe i stalowe. No i w sumie normalne i kamienne też. Dobra. Pokonaliśmy Brandona. Nie będę w stanie wyjaśnić uroku moich robaczych poksów w ten sposób. No w ten sposób to raczej niekoniecznie. Dobra, idąc dalej, tu mam jeszcze dwie trenereczki. Jesteśmy najsilniejszym w naszej klasie. Załatwimy tego teraz razem, co nie Lis? No właśnie, i to będzie walka z kolei podwójna. Dobra, Leaf and Lis, czyli bliźniaczki. I są walki Pachirisu i Pachirisu. Dobra, lećcie Monferno Luxio. Tylko że te Pachirisu będą na niższych poziomach, więc będzie nieco łatwiej. Dobra, Ember z mojej strony w jednego Pachirisu i Bite w drugiego Pachirisu. Dobra, a to quick ataki lecą. Oba w Luxio. No jeszcze Luxio jest otruty, więc jeżeli nie wykończę ich w ciągu jednej tury, a no niestety nie, no to trutka troszeczkę mi zabierze. Ogólnie Quick Attack to jest chyba jedyny ofensywny atak na ten moment u tych Pachirisu. Także cóż, kontynuujmy nasze ataki. Teraz Quick Attacki w Monferno. Mogę użyć też Mach Puncha, ale nie wiem, czy nie lepszym wyborem jest właśnie Ember. Mam w końcu wyższy spec atak. Dobra, i Pachirisu pada. Pachirisu jest też w miarę eksplodajny. Myślę, że tutaj coś powinienem dostać w miarę sensowne z cyperki. No właśnie, 103... Znaczy no, 137. 511 chyba dostawałem za tego Pachirisu, no, ale to pewnie na wyższym poziomie. No ale pokonaliśmy się bliźniaczki. O, o! Ale zaraz. No niestety okazałem się być lepszy. Dobra, idziemy jeszcze w tę stronę, bo tu coś mamy. Tema 09 z ruchem Bullet Seed. Bullet Seed uderza takim nasionkami, można by powiedzieć, od 2 do 5 razy. Atak fizyczny. Dobra, i jesteśmy w miasteczku Floroma. Floroma charakteryzuje się tym, że jest tu pełno kwiecia. I w sumie warto jest pogadać z tą dwójką osób tutaj, zwłaszcza jeżeli graliście w Pokémon Sword Shield bądź którąś z Let's Go. O, zaraz. Widzę, że zbierałeś wcześniej Gwiazd Życzeń.
To co powiesz na tego Pokemona? Myślę, że perfekcyjnie by do ciebie pasował i dostaliśmy Jirachigo. Właśnie, jeżeli mamy zapis na naszym koncie z Pokémon Sword Shield, no to dostajemy Jirachigo. Co prawda nie jest w naszym Pokédexie, więc nie mamy wpisu do teksu. Życzę tobie i temu Pokemonowi wspaniałej przygody razem. A tutaj, o, witaj. Wygląda na to, że grałeś w Let's Go w Kanto wcześniej. To może byś wyruszył właśnie w przygodę z Sinnoh, z tym Pokemonem. I dostaliśmy Mew. No i fajnie. Czyli Mew też dotarł do naszej drużyny. Jestem pewien, że będzie dobrym partnerem dla ciebie. No i w sumie nie mamy o nich danych w Pokédexie, ale możemy sobie podejrzeć właśnie dwa legendarne, a raczej mityczne Pokémony, jakim właśnie są Jirachi oraz Mew. Jirachi jest stalowo-psychiczny, z naturą Impish, która doda mu defensa kosztem specataku, no to taka średnia ta natura. Umiejętność Ring Grace, która zwiększa szanse na dodatkowe efekty ruchów. Czyli na przykład jak Confusion ma taki dodatkowy efekt, że może oszołomić, no to tu jest on większy. Dodatkowo jeszcze mam ruch Wish, który w kolejnej turze jakby leczy Pokémona o połowę HP. Ogólnie można głosić na poksie, który używa Wish lub ewentualnie wycofać poksa i wstawić kolejnego i on też będzie poleczony tym właśnie Wishem. Tak działa ten ruch. Natomiast Mew, czysto psychiczny poks, za drugą Hestia, która da mu speeda kosztem defensa. Zmienię to jeszcze synchronizm, którą znamy i mamy tutaj taki ruch jak Pound oraz Reflect Type, który zamienia typy z przeciwnikiem. A raczej daje mu ten sam typ. A, okej, czyli robimy przeciwnika typu psychicznego. Dobra. Natomiast tak, te mityczne boksy sobie odeślę też do boksów. Nie będę przecież mitykami się bił, nie wypada. Chociaż taki Mew w drużynie nie byłby zły. Ale dobra. To tak, zacznijmy może od boksów. W sumie zapomniałem, że mogłem to zrobić z poziomu drużyny. No ale dobra. Czyli Jirachi i Mew. W sumie oba są na levelu pierwszym. Nie, Mew jest tylko na pierwszym, Jirachi jest na piątym. No dobrze. Walczyłem pewnego dnia i mój Pokémon miał małe HP, więc cóż, dam sobie wtedy spokój. Ale wtedy mój Pokémon zjadł jagodę, bo ją trzymał. To możemy właśnie dać Pokémonowi jagodę do trzymania. Co do jagód, to jeszcze sobie więcej nieco powiemy, jak takowe też zdobędziemy, a w sumie zdobędziemy parę jeszcze w tym odcinku. Dobra, dziękujemy, że poczekałeś. Fajnie, moje poksy są znów w pełni sił. Jesteśmy dosyć blisko Eterny, jednak zarazem i daleko. Powinieneś przygotować się na dość długą wyprawę. No, pewnie tak. Jeśli masz ze sobą Pokémona, to bezpieczniej jest podróżować, niż żeby się szło samemu. To z pewnością. No dobrze. No to tak, co mamy więcej tutaj we Floromie? Witaj w miasteczku Floroma. W miasteczku kwiatów i jeszcze większej ilości kwiatów. Powinieneś też dosadzić jakieś kwiaty. Na swoją rękę. Jej, wszystko dla kwiatów. Fajnie. Dobra, co więcej my tutaj mamy? Niektóre Pokémony pojawiają się tylko, gdy przyciągnie ich słodki zapach miodu. Dokładnie, to jest poniekąd sekret Cherubigo. Pokémony muszą mieć niezłe wyczucie zapachu, albo niesamowity węch. Mogą wyczuć aromat miodu z naprawdę dużej odległości. Niczym miśki. Dobra, tu mamy sklep, ale sklep na razie nas chyba nie zainteresuje. Chciałem zdobyć trochę więcej kwiatów z łąki Floromy. Jednak goście z Teamu Galactic w tych dziwnych ubraniach przyszli. No i jakby blokują drogę tam. Okej. Dobra, tu z kolei mamy kwiaciarnię, a przed kwiaciarnią właśnie mamy jagody, które możemy sobie pozbierać. Więc mamy dwie Oranberry. No i tutaj będą jeszcze kolejne dwie jagódki, jakimi są Cherryberry. Jagódki, tak jak w poprzednich wersjach, w sensie Diamond Pearl, możemy sadzić i ogólnie uprawiać. Te drzewka jagodowe są bardzo interesujące, te drzewka. Jeśli posadzisz je i będziesz o nie dbał, to wyrosną i dadzą jeszcze więcej jagód. Dokładnie, dlatego warto jest czasami je posadzić, ale czy będziemy się w to bawić aż tak? Tenerze, proszę, używaj tej konewki z Psyduckiem do podlewania jagód. Sprayduck, albo... No, taką podlewaczkę mamy. Dobra. Jedna jagoda zasadzona może wydać całą masę jagód.
poprzez posadzenie jednej będzie ich więcej i więcej, cały świat będzie jagodowy. Mam nadzieję, że to pomoże ci roznosić jagody po świecie. I dostaliśmy jagodę często. Niech kwiaty zarosną cały świat, tak jest. A to możemy wymienić jagody na naklejeczki, które później możemy przyczepiać do naszych pokeboli. To może się przydać w swoim czasie. Natomiast co do jagód. One oczywiście są w kieszonce z jagodami. W sumie jeszcze mamy spray duck, które możemy podlewać. Czy podlewać, które możemy jagódki. Dobra, tu jeszcze mamy te emy nowe. No i mamy jagody oran, które leczą o 10 HP, jeżeli Pokémon. Możemy użyć bezpośrednio na poksie lub dać do trzymania i wtedy jak HP zejdą do połowy, no to wtedy się leczy o te 10 HP. Podobnie jest z jagodami do statusów. Cherry, Berry na przykład leczy paraliż, a często budzi śpiącego poksa. Oczywiście jak poksowi damy do trzymania, jak zaistnieje taki status, no to wtedy jest poleczony. No jeszcze paraliżki, który leci paraliż. No dobrze, no to co do Floarony, to jeszcze nam coś niecoś tu zostało. Albo raczej ktoś. Słyszałeś o kwiacie Grassidei? Dają go w bukietach, gdy chce się komuś wyrazić wdzięczność. To tradycja, przekazywana od lat. Zastanawiające, jaki to może mieć efekt. Myślisz, że Pokémony, które przeżywają jagody, są słodkie? Pewnie. A też się zgadzam, więc proszę, weź te temy ode mnie. Dostaliśmy temy 88 z ruchem plak zapewne. Czyż tak? Tak, to jest plak. Plak jest atakiem typu latającego się 60. Jeżeli przeciwnik ma jagodę, to po prostu ją zjadamy i wykorzystujemy efekt. A gdy efekt niekoniecznie nam jest wymagany, to i tak zabieramy tą jagodę przeciwnikowi. Floaroma niegdyś była opustoszałym wzgórzem dawno temu. Ludzie zaczęli wsadzić kwiaty i stało się, bo była po prostu smutnym miejscem. Ale nic nie chciało rosnąć. Ludzie nie wiedzieli, co zrobić. Wtedy pewnego dnia ktoś jakby wyraził wdzięczność naturze i wtedy naraz wszystko zaczęło rosnąć. Wszystko zakwitło. Czy nie jest to dziwne, a zarazem cudowne? Wyczułam tu sprawkę pewnego Mona. Ale o tym później. Przyciągnął mnie zapach miodu tutaj. Naprawdę. Kim jestem? Pokémonem czy co? Miód. Okej. Po prostu uwielbiam to miejsce. Atmosfera jest naprawdę niesamowita. Tutaj można naprawdę wyleczyć ciało i ducha, czyż nie? No nie wiem. Czy zaraz, my jesteśmy z Teamu Galactic? Po co my tu jesteśmy? Stoimy według w kwiatach, no i czy to jest takie super? Hej, nie marudź. To dosyć dobre zdanie. Pokémony robacze i trawiaste. Przerażają mnie, co prawda. Nie, też mi się do końca to nie podoba. Aha, okej. Dobra, więc co my tutaj więcej mamy? Sobie pójdziemy tutaj, mamy tutaj kolejne jagódki, ścieżkę 205. Dobra, mamy jeszcze tutaj jagody często. I jagody chyba już Peacha, które leczą z kolei zatrucie. Dokładnie. Peachberry. Dobra, idąc dalej. Pomocy trenerze, proszę, czy możesz sprawdzić tu mojego tatę? Pracuję w elektrowni wiatrowej w dolinie. Ale ludzie ubrani jak kosmonauci są nieuprzejmi, nie pozwalają mi wejść. No dobra, i przejść dalej, tam też nie pozwolą. Hey, Team Galactic. Zajmuję się badaniem lasu Eterna i dalej nie przejdziesz. Tak więc... I też prowadzimy badania na kwiecistej łące w Floaromie. Tam również, albo również też będzie nam potrzebna energia z elektrowni wiatrowej po coś. Ale to nie twój interes. No chyba mój, bo nie mogę przejść. Dobra, idziemy w każdym razie na Dolinę Wiatraków. Dobra, tu coś mamy. Potionik. No i tu w sumie w trawie też możemy znaleźć parę nowych boksów. Dobra. Ale to zaraz za moment. Tu jeszcze mamy właśnie Valley Windworks, czyli elektrownię wiatrową w dolinie. Ekologiczna energia z wiatru. A co tutaj mamy? Nawet nie wchodź do tego budynku elektrowni.
Ja muszę pilnować, żeby nikt nie przeszkadzał Teamowi Galactic. Ale sprawiasz wrażenie, jakbyś chciał tu wtargnąć. Okej, więc musisz ze mną zawalczyć. Ależ z chęcią. No dobra, jedziemy. Jedziemy po Teamie Galactic. Dobra, więc gość wysyła Glamiał. Glamiał jest poksem kotowatym typu normalnego. Więc Monferno nie powinien mieć z tym problemu. Mach punch. No i fake out. Fake out jest atak z priorytetem nad priorytety, który zawsze jeszcze dodatkowo blokuje nas. Ale można go użyć tylko i wyłącznie na starcie walki. Czyli fajny ruch, ale tylko na start. Dobra, Luxio rośnie w siłę. Atak już 41. O, i Sparka w końcu próbuje poznać. Chcemy, pewnie, że chcemy. Zamiast, myślę, Thundershocka. Też z drugiej strony... Dobra, niech będzie. Zirsch jeszcze może przyda. Teraz wspomniał Thundershock, który był dość cienki, bo mieliśmy słaby special attack i mamy teraz potężnego Sparka. O, to ja powinienem wygrać przeciwko takim Pokémonom. To znaczy jakim? Dobra, mniejsza o to. Czy to nie jest wspaniałe po prostu... pokładem przez dzieciaka? No ale nie, cóż, nie pozwolę ci wejść, zamknę się w środku. Na szczęście mam klucz, a ty go nie masz. Moi kumple mają go też na kwiecistej ścieżce. Ale dobra, i tak tutaj nie wejdziemy. Dobra, zamknął się i tyle. No cóż, my możemy jeszcze połazić w sumie trochę tutaj, bo tu możemy znaleźć jeszcze parę nowych boksów. Jak chociażby Shellos. Dobra, Shellos jest boksem typu wodnego. Jakby tu go uderzyć, żeby go nie wykończyć? Miejmy nadzieję, że mój Power Up Punch go nie wykończy. No raczej jej w tym przypadku, bo to samiczka. Dobra, spróbuję sobie Shellos złapać. Water Gun Monster, to będzie super efektywne, niestety. To ogólnie żyje sporo wodnych i elektrycznych też monów. Dobra, Pokémon, złapmy sobie Shellos. Poza Shellosem, tu jeszcze możemy znaleźć... Co tu możemy znaleźć? Możemy znaleźć właśnie Pachirisu. Możemy też znaleźć Buizla, bo ja dobrze pamiętam. I chyba tyle z nowych boksów. Dobra, mamy poziom. No i tutaj atak zaledwie 34. Ale jeszcze jest przepaść pomiędzy... Monferno a... Luxio. Dobra, tutaj jest w każdym razie morski ślimak. Ogólnie jest to forma zachodnia, ale też jest forma wschodnia. Shellosa jest niebieski. Jego kolor i kształt zależne są od regionu. W Sino występują dwa rodzaje. Okej, więc mamy Shellosa. Dobra, ale to nie jest koniec nowych poksów tutaj. Oj nie, bo tu możemy znaleźć jeszcze kolejnego Shellosa. Dobra, po prawdzie... Nie wiem, czy jest sens walczyć z tymi Shellosami, bo one mogą mi trochę dokopać. Dobra, poszukajmy czegoś nowego. O, i oto jest wspomniany wcześniej Buizel. Buizel też jest poksem typu czystowodnego, to taka z kolei morska wydra. No i tak, który ma poziom 7? Boję się, że mój Mach Punch będzie za mocny, spróbuję użyć Imbera. On będzie nieefektywny, a i tak załatwił sprawę. Wow. Dobra, Monferno jest za mocny. Dobra, szukajmy czegoś innego. Może będzie na wyższym poziomie. Ogólnie, jak tutaj nie złapie Buizla, to też nie ma tragedii, bo on będzie jeszcze dostępny później. Natomiast, no, Bidów to już tak niekoniecznie w moim typie. Dobra, Mach Punch. Dobra, szukamy nowych boksów, nie starych Bidufów. Jakiś Pachirisu może. Mówię, że od Peltu jeszcze można było złapać Elekida. Ale chyba dopiero po przejściu, po zdobyciu naszego Dexa. Dobra, zostawmy na razie Bidufa. Dobra, dajmy sobie jeszcze ze 3 boksy może. Jak coś będzie nowego, to złapiemy, jak nie, no to trudno. Dobra, kolejny Buizel. Nieefektywny Imber go wykończył ostatnio. Miejmy nadzieję, że ten będzie bardziej wytrzymały. Może ma wyższy poziom? 8. No dobra, próbujmy. Skoro Imber nieefektywny go załatwia, no to raczej pozostałe ataki tym bardziej. Dobra,
Na tym poziomie jeszcze Buizel nie zna żadnych wodnych ataków, także nie ma się co go bać. Spróbujmy go sobie po prostu schwycić. Oni pierwszy raz przechodząc właśnie tą grę, miałem Buizla w drużynie i sprawowało się całkiem nieźle. Ale że się nie lubię powtarzać, no to tutaj innego wodnego boksa sobie ogarniemy. Dobra, mamy Buizla. Dobra, dano Buizlu dodane do Pokédexu, więc jest to właśnie morska wydra, typu czystowodnego. Gdy wypełni powietrzem takie swoje jakby koło ratunkowe na szyi, no to wtedy, no właśnie działa to jak koło ratunkowe. Ten Pokémon może wtedy dryfować po wodzie długo, długo. Dobra, to mamy Buizla, no to sobie dajmy jeszcze z jednego Poksa, jeżeli to nie będzie Pachirisu, to szkoda, bo w sumie tu można go znaleźć i chyba jeszcze w jednym miejscu. Chociaż przez te trawy jeszcze przyjdzie nam przejść nie raz, to może jeszcze nam się Pachirisu jeszcze trafi. Dobra, powalczmy więc. Mod Punch! O, Harden! Szelos twardnieje. Dobra, jeszcze raz Mod Punch. Dobra, to przy okazji już skorzystam też z możliwości transferowania foksów bezpośrednio z drużyny. I prześlemy sobie do boksów właśnie Buizla i Shellosa. Ale najpierw powiedzmy sobie coś o nich. Więc Shellos, jak i Buizel typu czystowodnego, natura Hardy, czyli obojętna u Shellosa, ma fajną umiejętność Sticky Hold, która uniemożliwia zabranie mu przedmiotu. Także niektóre ataki mogą właśnie to zrobić, natomiast ta umiejętność to uniemożliwia. Jeśli chodzi o statystyki, no to HP w tej dużej mierze, plus defensywa specjalna i specatak, można tak go podsumować. Dobrze, bo mamy coś takiego jak Mudslap, który jest właśnie atakiem ziemnym, specjalnym, o sile 20 i może obniżyć też celność. No i Harden podkręca nam defense. U Buizla z kolei Natural Lux, która jak widzimy obniża spec defense, to tak średnio to wygląda. I to jest Swift Swim, jest bardzo fajna, też przyspiesza go w deszczu, podwaja jego wewnętrzną prędkość, która i tak jest bardzo wysoka. No i speed i atak to są główne atuty tego boksa, z nowych ruchów nie mamy nic. Dobra, więc sobie odeślemy je do boksu. Weźmiemy sobie tak podwójnie, no i tutaj tak sobie poukładamy. Dobra, czyli znów z moją klasyczną dwójką wracamy się. Wracamy się na kwiecistą łąkę, no bo tam są koni członkowi Teamu Galactic, w tym ktoś z kluczem do elektrowni. No, jak widać, mamy teraz odblokowane wejście. Dobra, dosyć tych kłótni, oddawaj nam ten słodki miód. Rób tak jak mówi, Team Galactic potrzebuje miodu. Aż się ciśnie pewne powiedzonko. Musimy go mieć, żeby przyciągnąć dużej ilości poksów. Hej! Ten dzieciak nas tutaj podsłuchuje, co zrobimy? No cóż... nie pozwolimy mu ściągnąć pomocy. Rozwiązanie jest proste, musimy upewnić się, że zostanie cicho. To co? Walka? A jakże? Więc słuchaj, Team Galactic z dwoma poksami chce się bić i pierwszym z nich jest Wurmple. Dobra, więc pieczony Wurmple. Jak dla mnie brzmi dobrze. Dobra, Ember. Dobra, wykańczamy Wurmpla. Dobra, kolejnym poksem będzie Silcoon, wyższa forma Wurmpla. W ogóle Silcoon może ewoluować dwa poksy, Silcoona bądź Kraskuna. Z kolei Kraskun ma inną ewolucję, aniżeli Silcoon. No ale to, w swoim czasie powiemy sobie coś na ten temat więcej. De facto, Silcoona jeszcze można zobaczyć na dziko w wersji Diamond, natomiast w wersji Pearl można zobaczyć na dziko Kraskuna. Natomiast w przeciwnej wersji na dziko się nie da złapać, trzeba sobie samemu je wyewoluować. No i dlatego zawsze zostanę podstawowym członkiem, a nie awansuję. No cóż, kurczę, słabo. Obetną mi pensję. Dobra, jestem następny. Walka z tobą, osłabionym, będzie raczej łatwizną. No nie wiem. Dobra, kolejny członek Team Galactic chce tam się bić i wysłał do walki, co on to wyśle. Zubata. No, w sumie ten Zubat może przetrwać mój atak. Być może będą się go uderzyć dwa razy. Albo nie, bo na poziom tylko 11. Zobaczymy. Ha, nie wytrzymał. Dobra, Zubat padł.
Dobra, członek Team Galactic pokonany. No, jeśli miałbym tego dobre poksy. No, Zubat to taki średni raczej. A niech to, ten szczeniak jest naprawdę mocny. Silniejszy, aniżeli jestem w stanie to określić słowami. Dobra, wracajmy do elektrowni. O, a to co to? Wygląda, że zapomnieli tego. A, to klucz pracowniczy. Musi być do elektrowni. Nie ma dla mnie jakby zastosowania. Weź go. Okej. Więc mamy kluczyk. A, i dzięki za uratowanie mnie. Ci dwoje chcieli zabrać mój miód. Dziwni w ogóle są. Widziałeś, jak byli ubrani? Mówili, że chcą ściągnąć... jakby całą masę poksów. O, ale w sumie muszę ci podziękować, więc przyjmij to jako podziękowanie. Dostaliśmy miód. Jeśli wysmarujesz odpowiednie drzewka miodem, to przyciągniesz dzikie poksy. Dokładnie. Możemy tu ewentualnie dokupić jeszcze trochę tego miodu. I w sumie... chciałem kupić więcej niż jeden. No dobra, to będziemy mieli tych miodków jeszcze więcej. Dobra, na razie jeszcze nie będziemy tym bawić, bo tutaj jest określony jakby czas na zdobycie poksów właśnie z takich oto miodnych drzewek. Ale dobra, na razie jeszcze go nie posmarujemy. Dobra, więcej tu nic de facto nie ma. Ewentualnie możemy jeszcze pogadać z ludkami tutaj. Kwiaty, które rosną na tych łąkach, są wyjątkowe. Widziałeś gdziekolwiek takie kwiaty w Sinnoh? Może to wszystko dzięki Pokemonom. Znaczy w sumie niewiele jeszcze kwiatów widziałem w Sinnoh, ale to fakt, tutaj jest ich najwięcej. Jeśli dasz, posmarujesz powiedzmy drzewo miodem i wrócisz później, to drzewo może się potrząsać. Czasami jest dobra szansa na znalezienie rzadkiego poksa w ten sposób. Dokładnie. No dobra, moi drodzy, jeśli chyba chodzi o dzisiejszy odcinek, to byłoby na tyle, no bo już nie ma sensu pchać się w tą elektrownię w tym filmie. Udamy się tam w następnym, natomiast w dzisiejszym. Myślę, że to by było na tyle. Tak więc cóż, mi pozostaje się z wami pożegnać i zaprosić was na moje podstawy filmy. Oczywiście jak się wam ów film spodobał, to zachęcam też do zostawienia łapki w górę, subskrypcji, jeżeli jeszcze nie zasubskrybowaliście kanału, a chcecie być na bieżąco z materiałami. Oraz też, jeżeli chcecie być do przodu z odcinkami, to możecie jeszcze wesprzeć kanał symboliczną chociażby kwotą, a już będziecie trochę odcinków do przodu. Tak więc w dzisiejszym filmie to wszystko. Ja z wami żegnam. Do usłyszenia. Cześć.